Witam wszystkich na kanale Oryginalne Perfumy, przesyłki z Douglasa. Dzisiaj otwieramy kolejną przesyłkę, jest niedziela. Przesyłka nie była otwierana. No i zobaczmy sobie. Faktury nie ma, faktura przyszła na maila. Obejrzyjmy sobie. Próbki były do zamówienia, były do wyboru. To jest wszystko na drukie. Numer, jak widać, jest tłoczony do wewnątrz. Nie wiem, czy tutaj będzie, może chociaż trochę. Numer jest tutaj tłoczony. 3D. Okay. Tutaj jeszcze taki był w promocji. Dorzucany gratisowo. Tonik. Tutaj jest numer naniesiony, nie jest wytłoczany, naniesiony jest.
To jest takie tłoczone do zewnątrz. Ten punkt jest do wewnątrz. Ok. No tutaj właśnie widać, jak dodają. Dodali dwa kupony o tych samych numerach, a tylko jeden kupon można wykorzystać w przeciągu promocji. Czyli nie dają do każdej przesyłki innego numeru kuponu, tylko te same numery są. I książeczka z kodami. I właściwy produkt. Przesyłka jest pusta. Kolor opakowania jest taki perłowy, biały, perłowy, może trochę taki kremowy. To jest do wewnątrz, do zewnątrz tłoczone. To jest napis. To też do zewnątrz. Napis i tu napisy, wszystko jest. Te dwa Coco i Chanel są do zewnątrz. Myślę, że to będzie widać. Chociaż tutaj, jak widać, naokoło tego czarnego koloru jest jeszcze taki jakby biały, jakby wyciśnięte. Widać tak pod światło. Tutaj widać taki biały cień jakby był naokoło tego czarnego. Chanel. Tego tak nie bardzo widać, ale też. Złote paski. Skrzywanie jest równiutkie. No koło są złote paski. Brzeg jest biały. Kartonika. Cały taki kremowy, biały, może taki trochę perłowy kolor. Zawsze przy zakupach warto zwrócić uwagę na rozmieszczenie napisów na druku. Na wszystkie detale, które powinny się mieścić. Jak widać, folia jest solidna, jest nie szeleści, powraca do stanu pierwotnego. Duże na górze to też jest tłoczone logo. Myślę, że to widać. Wszystkie tutaj zakładki są równiutkie, cały złoty, góra jest na złotym tle, to logo.
Tutaj jest taki numer, jak powinien być na oryginalnym flakonie. Zawsze na opakowaniu jest taki sam numer, jak na flakonie. Po powrocie do kraju będziemy otwierać wszystkie perfumy i oglądać flakony. Jeszcze raz wszystko, co przyszło. Tak jak mówię, próbki była możliwość wyboru z 8 zapachów męskich i z 8 damskich. To wszystko, dziękuję.